Nie myślałeś kiedyś o zmianie fryzury? No ale... Pusta. Sorry, no. Czytam powieści, które znam. Tak. Bardzo lubię. Słucham rzeczy, które znam, bardzo lubię. Których nie znam, a nie słucham, bo nie znam. Z kolei to, co mam, się tak przyzwyczaiłem, że ja już tego nie dostrzegam. To już jest ze mną tak jakoś związane. Wydaje mi się, że kiedyś, dawno temu, jeszcze dawniej przed naszym spotkaniem, zagrałem jeden z takich debiutanckich filmów, niedobry film. Reżyser Bańka, operator Bańka. Czy robili 4K od razu? Wszyscy w zasadzie byli, a naprawdę film miał być ważny i oni chyba się tego troszeczkę przestraszyli. Była spora cenzura, były co wieczorne akcje. Ja tam zagrałem w tym filmie kompletnie, wiesz, jakby pozbawiony oparcia w kimkolwiek. A na początku reżyser tak patrzył mi przed zdjęciami tak, Jerzy, ale gdybyś tak te włosy coś... Ja mówię, ale co? No takie są. No takie one są, wiesz, to będzie dziennikarz, taki ostry facet, żeby go troszeczkę tak... Ja mówię, ale zależy ci tak bardzo, czy nie? No tak, będziesz miał taką, wiesz, ostrzejszą twarz, taką będzie, taki będzie pistolet. Jak ja to zrobiłem tę fryzurkę, tak? Kompletnie pistolet mi wypadł z ręki. Inny naboje człowiek. Się wysunęły i ja się nie czułem sobą zupełnie. Ja byłem gdzieś, mi się wydawało, że jestem w czapce, że jestem w chustce, że mi czegoś brakuje, że mi coś tu nie biega. Jeżeli mi... No, wiesz, oczywiście... A jaki był tytuł tego filmu? Nie powiem ci. Aż tak zły. Próba ognia i wody się to nazywało. Widziałem. To było bardzo takim, dobre. To było takim... Proszę, to była tragiczna historia, naprawdę tragiczna, bo tam ludzie umierali, bo ich zaspawali, żeby się pożar nie rozprzestrzenił. Tak, tak? No, to był dramat. To była dramat totalny, natomiast był dramat film. To był drugi. To były dwa dramaty w jednym. No, to i ogień, i woda. No dobrze, ale nie myślałeś... Bo ja sobie wyobrażam, ty się rano budzisz. Ja miałeś intymność z żoną, ona ci tak czochra, nie? Może akurat nie po głowie, ale... Dobra, cofam,